Słuchajcie, witam serdecznie w kolejnym filmie. Tutaj kontynuujemy wizytę u Tomka, który zaprosił nas. Jest oprócz Tomka Basia, jest też pani profesor. I to jest Mariusz. I teraz Mariusz tutaj słusznie parę chwil powiedział temu, że trzeba coś zrobić. Mariuszu, może ty powiedz. Nadeszła wiekopomna chwila. Nadejszła. Nadejszła. Więc odymiamy nożyk. Prezent od naszego drucha, przyjaciela, brata Centuriona. Tak, no musi się stać zadość tego. Tylko z rączki nie jest. No ja mogę robić za darczyńcę. Chcesz za ojca chrzestnego robić? Tak. Mam też coś tam odymiać? Nie, tak to właśnie jakoś jest. Nie wiem, czy te filmy będą miały jakiś ład i skład. Mamy w planach też coś powiedzieć, parę słów fajnych do kamery. Poważnych, ale nie będziemy też się wbijać w śmiertelną powagę. No bo powiem wam tak, że my z Tomkiem na przykład jak rozmawiamy na różne tematy sobie przez telefon, to są też poważne, ale nie jesteśmy ponurakami. No bo stwórca nie stworzył człowieka ponurakiem, nie? No, sam też ma poczucie humoru, więc po prostu jak będą śmiechy, to będą śmiechy. To jest właśnie Tomasz Foryś, słuchajcie, taki gość. No właśnie. Pani profesor tutaj też jest. Ja się zakamufluję, teraz mnie nie widać. Czekajcie, gdzie ten Tomek jest? Był przed chwilą, nie? Tak, zniknął. Zniknął. Harry Potter. Chory portier. Chory portier. Tak to jest. Słuchajcie, właśnie to spotkanie dzisiejsze to jest taki właśnie efekt nie tylko zarażania swoją pasją innych, ale też jest takim zwieńczeniem przyjaźni takiej. Dokładnie. Ja wszystko dobrze powiedziałem, Basia? Tak, tak, potwierdzam. Tomek, potwierdzasz to? Potwierdzam, oczywiście. No to słuchajcie, jak już dwie osoby powiedziały, to coś w tym musi być. My lubimy sobie tak pożartować, ale jeżeli byśmy na poważnie do tego podeszli, co czasem jest wskazane, no to uważam, że to jest dobrze, żeby przemyśleć, bo my mamy być z natury rzeczy ludźmi szczęśliwymi, ale trzeba wiedzieć, jak do tego dochodzić. O. Zrobię jakąś pauzę, co dalej będzie, to nie wiem, zobaczymy i tyle. Ale to są ziemniaki, tylko się muszą ugotować. A żeby się ugotowały, to musimy mieć trochę jeszcze drewna suchego, podłożyć. O. Zrobić kowbojski trik. No i cóż. Ja kiedyś taką rolę miałam, że... O. O, widzisz. Moja karimata to jest taka karimata. Pani profesor jak pomocnik kowala. No, no. Jak miechowa babcia, nie? O, widzisz jak ładnie to ująłeś. Miechowa babcia. No bo ja jestem po to, żeby ujmować. Ja bym nie ujmował, to ja bym, mówię, nie miał, mówię, na chleb ani na nóż, który mógłby posmarować masło na tym chlebie. A czym byś ze szyneczkę uciął? Właśnie. Boboczek. Znaczy, powiem wam, że uciąć to ja sobie lubię też czasem drzemkę nawet. To się siesta nazywa. Siesta? Siesta. Wiem, po hiszpańsku. Po espaniolsku. Espaniola. No i słuchajcie, ogień. Przede wszystkim w sercu, żeby go mieć. No i tak się dzieje tutaj, jak widzicie. Tomasz wstawił swój tygielek z wodą i kawą. Tam czajniczek też jest. Pójdę od Zawiecznej. Od Zawiecznej. O, pokażę to. No i tak, no. Jak na moim kanale nie było powiedziane, to teraz mówię, że tam się ziemniaki gotują. Tutaj pani profesor obserwuje ten proces. Mariusz się cieszy nową zabawką, a Tomek sobie leży. Siesta. O. No i co, ja chciałem wam powiedzieć, że tak naprawdę to o to chodzi przecież, żeby właśnie spotkać się
porozmawiać. No i co będzie dalej, to zobaczymy. Coś tam będzie. O, Mariuszek sobie tutaj batonuje, cieszy się. Zawsze o tym marzyłem. Marzenia spełniają się. Zabaweczki są dla dzieci, żeby mogły się bawić. Tak jest. Że tak powiem. Kręcenie filmu na równoległy kanał. Tomasz okazał się uprzejmy, słuchajcie, i wyciąga mi tu już kawę gotową. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję cię bardzo. Ty, Basia, pijesz kawę? Nie, ja kawę to dzięki. Nie chcesz? Nie. Herbatkę? Ja wody się napiję. Jak zwierzęta? Zagotujemy sobie herbatkę. No to na herbatkę. Mariuszek, pijesz? Dobra. No jak najbardziej. Jak najbardziej. A ty masz w co? Nie. I chłopaku. Ja użyczę mojego kubełeczka. Wiaderko. Liczyłem na to. No, a potem będzie... Tomi tutaj ma coś. Także to jest okay. Taki ja gotuję herbatkę jeszcze dla Basi. To jest. W tym oto pokrowcu kryje się właśnie mój kubeczek jeszcze i moja kuchenka. Oj. Widzicie, jak on się zna? No, jak wilk na gwiazda. Wspaniale jest. Podzielacie to zdanie? Ja podzielam. Że jest to jest wspaniale? No tam dziecko zajęte jest. Ale każdy ma jakieś swoje tu zajęcie w tym pokoiku. Naprawdę, jakby nie było. Zajęcie. Jeden ma takie zajęcie, a ja się bawię w słów cięcie, gięcie, na zakręcie, agencie. No. Basiu, już się gotuje herbatka. Znaczy woda. O, to dzięki bardzo. Teraz poszukuję mojej herbatki. Jeszcze znajdę pokryweczkę. Jakby co, Basia, to ja mam tą herbatkę też. Masz tą herbatkę? No. Nie wzięłaś? No właśnie, wiesz co? Wydawało mi się, że ją pakuję, ale chwila. Jest. No to dobrze. Tu się gotuje, tak powiem. Teraz, Piotrze, zgodnie z twoim rytuałem, ty zawsze herbatkę sypiesz do zimnej wody. No to poproś już Tomka. Czekaj, Basiu, żeby się nie odważyła. Żeby mój paluch nie dodawał smaku herbacie. Docent doktor habilitowany przebóż kraftu polskiego survivalu, turystyki, wędkarstwa i wszystkiego. Wędkarstwa. Tej wersji się trzymamy. No. Ja teraz jestem wędkarz. Nie teraz bata. Jesteś. Proszę bardzo, Basiu, wsyp sobie. Worek też wrzuć. Tak, to nie, może to by były ambitne dodatki smakowe. Tu. Spaliny, żeby... A ty, Basia, właśnie, bo ja już to dawno zauważyłem, objaśnij widzą, bo ty masz czerwone sznurówki, tak jak skinny i te skinheadzi. Za skinheada dzisiaj Tomek może robić, zobaczcie, jak jest ogolony, mówię, głowę ma. Głowę mam, 7 otworów. Ale zobacz, te sznurówki będą upamiętniały ten właśnie dzień, bo stare sznurówki mi się przerwały i miałam tylko czerwone w domu. A jest dziś dzień wyjątkowy. No, no właśnie. A i ziemniory pracują. Kawa Tomka też już w tygielku pracuje. No i słuchajcie, no to... No co no. Zimioki po wędkarsku to są. Kartoflu. Potrzymaj, Basiu, tego kijka. No. Przede wszystkim, to tak sobie pomyślałem, że trzeba temu chłopakowi tutaj, naszemu, bo on dzisiaj, słuchajcie, za kierowcę robi i jeszcze ma do Starachowic dojechać. Mleczka. Poproszę. O, troszkę. Dolewka będzie potem. Ładnie pachnie. Dolewka, zlewka. No, super.
O, garnek się gibnął. Wylało się? Nie. Nie, troszkę tam chyba tam poleciało. Proszę cię bardzo. O, dziękuję. Już tam zaraz zobaczę. A jak jest mleczko, to ja troszkę też poproszę. O, ale się porobiło. Panowie, kawkę z mleczkiem, no. Jest. O, dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. O, Tomek, uważaj. Uważam. No to mam uwagę. Na centuriona, żeby nie potrącić go. Bo naprzesz na centuriona i centurion cię przewróci. Tu mam koszyk na grzyby, jakby co. No. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że spontanicznie zupełnie dzisiaj jakoś żeśmy przyjechali, nie? Tak, ja kurczę, też się Tomek, bardzo cieszę. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. A ja bardzo wam dziękuję i przede wszystkim tu Mariuszowi, że się tak znikąd, że tak powiem, pojawił, nie? Tak, Tomek słusznie mówi, bo... To wyszło dzisiaj, po prostu dzisiaj. Tak. Bo my z Basią to nie jesteśmy mobilni, natomiast Mariusz ma samochodzik. Ty się przypomnij, bo ja ci mam tam, żeby nachlapać. Trzeba nachlapać. Nie. Ja do spółki Mariusz, też się wchodzę. Także nie dyskutuj z nami. Oczywiście. Proszę ciebie, ponieważ mówię... Bo narazisz się nam. Bo uczynimy skład sędziowski. Przewodniczący będzie Tomek albo Basia. Proszę ciebie i osądzimy ciebie tutaj. Szczupak! No. Tak, ale chodzi o to, że... No po prostu przyjechaliśmy tutaj zjeść obiad dobry, ale wiecie co, no posiłek to jest dobra rzecz, ale towarzystwo jako dodatek to jest wspaniała sprawa i wszyscy mamy to błogosławieństwo, że możemy się cieszyć własnym towarzystwem, Tomek naszym, a my towarzystwem Tomka, no i własnym. I to jest takie miłe. O, ja też bym chciał coś. Mów. Ja się cieszę, że mogłem poznać Tomka. Miło mi bardzo. No a ja się cieszę za was obydwu, że tu jestem. Obyczech, że babci Basi też było to dane. No. Tak, jak się twoja rodzina zobaczy ten film, to powiedzą, że pojechała pod Wadowice na buskraw, bo bliżej nie było. Tak. No, żeby wiesz. Basia, słuchaj, ja powiem tak już Tomkowi, że Tomku, mówię, no tak oficjalnie ci powiemy tutaj jeszcze na kanale już, nie obrażaj się na nas, że my ci powiedzieliśmy, że zagajniki, ale wiesz, nasze świętokrzyskie tam, znaczy to jest, on jest autochton świętokrzyski, Basia jest, ale no tam to jest masakra, to lasy to są tak straszne, nieprzebyte, ale tutaj też jest super, słuchajcie, w buczynie jakieś siedzimy, leżymy. Nie, to są te, graby. Graby. W grabinie. Grabinie. Leżymy w grabinie, słuchajcie. Powiem wam tak. Dzisiaj zobaczyli oni zobaczyli, bo wy też sobie mogliście zobaczyć. Cztery moje sypialnie tutaj. I właśnie coś wam chcę pokazać. Taki stary traperski sposób spania przy ognisku. To jest kołderka. Tą kołderkę pakuje się w pałateczkę, jak jest bardzo zimno, albo jak deszczyk pada, to pałateczkę się rozkłada na tym oto trójnogu, na którym teraz gotujemy. No i całe wszystkie utensylia, to się tak nazywa, kuchenne i cała reszta mieści się właśnie w tym. I zdradzę wam tajemnicę, jako pierwsi będziecie o tym wiedzieli, jako widzowie Centuriona, że właśnie pracuję nad plecakiem, nad modelem plecaka, który jest bury. Który właśnie będzie na takiej zasadzie, że będzie albo spinany na pasy skórzane, albo wiązany na sznurki, ale właśnie w takim typowo traperskim stylu, żeby można było mieć wszystko, jak się go rozwiąże, żeby można było biwakować, spać, mieszkać i tak dalej. Fajny pomysł? No ja popieram. Pomysł bardzo fajny, bo nawet jak widziałam rozpakowanie tego, to naprawdę ciekawe. Tak? Sznureczki. No. Ja tam sznurowadełkami nazwałam, ale wiem, że to jest linka paracordowa. No. I
naprawdę, w efekcie taki mały tobołeczek, znów tak w cudzysłowiu powiem, zestaw, a wszystko... Zestaw turystyczny koziołek matołek. O, jeszcze lepiej! Udało mi się, nie? Ale numer! Ale słuchajcie, w czym jest rzecz? Rzecz jest w tym, że prezent, jeżeli jest dobrze zaimpregnowany, nie przepuszcza wody. Chyba że dotkniecie oczywiście brezentu, jak jest mokry, no to wtedy w tym miejscu wam wodę... Daje, żeby nie sprofanować. Wodę przepuści. Natomiast kołderka jest syntetyczna. I do kołderki zawijacie wszystko, czyli zestaw ogniowy, manierki z wodą, kociołek, patelnię, bo tak naprawdę są tylko trzy... Ale wodę zawijamy w manierkę najpierw. Tak. Bo tak naprawdę są tylko trzy rzeczy potrzebne, które... Są potrzebne do kuchni, czyli kociołek, dobry kociołek, manierka z kubkiem i patelnia. I tak naprawdę wszystko, co jest, możecie zawinąć w to. Ja nie wiem, co tam kto więcej nosi. No i tyle. No ale i tyle. Więcej już nie potrzeba. To starcza bez żadnego ale. No tak mi się wydaje. No dzisiaj...